Wróciłem wczoraj od znajomego, który studiuje w Krakowie. W mieszkaniu byłem ja, znajomy i jego nowa dziewczyna. Wieczorem byliśmy wszyscy w kuchni. Oni siedzieli przy stole, a ja gotowałem jajka na miękko. Wsypałem do wody soli, żeby się łatwiej obierały. Jak się okazało później, za dużo. Gdy jajka skończyły się gotować, dziewczyna robiła akurat coś obok, a ja zacząłem je obierać. Gdy uderzyłem nożem i rozbiłem skorupkę pierwszego, z wewnątrz wyleciało dużo wody. Jak się da za dużo soli, to się tak dzieje. Patrzy na dziewczynę, która jest tym nieco zdziwiona, więc wykorzystując okazję i fakt, że nie jest zbyt bystra, krzyczy, trzymając w ręce jajko. Co tak stoisz? Nie widzisz, że wody uchodzą? Szybko przynieś lampę z biurka. Rodzi się! Pobiegła szybko po lampę. Znajomy przy stole, który studiuje medycynę, ledwo hamuje śmiech. Za chwilę dziewczyna wraca z lampą i włącza ją do kontaktu. Ja kładę pod spodem jajo i mówię Zgaście światło i zasłońcie firanki Teraz jej chłopak się dołączył do przedstawienia Zaciekawiona szybko podbiega od kontaktu do blatu obserwować wyklucie W tym momencie widzę, że znajomy ma już łzy w oczach I mówi pokazując na szczelinę po nożu Patrz, już widać jak przebija skorupkę O ja cię nie mogę, ale co my z nim zrobimy? W tym momencie wziąłem jajko i rzuciłem mocno do zlewu. Znajomy zaczął się śmiać na cały głos i położył na ziemi, a jego dziewczyna stała w miejscu kilka sekund, patrząc z niedowierzaniem, po czym powiedziała drżącym głosem Co? Co ty zrobiłeś? Aborcję. Zaczęła płakać, powiedziała, że jesteśmy pojebani i się zamknęła w łazience. Pół godziny musieliśmy jej tłumaczyć, że to był tylko żart.